Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch. No i wróciłem do siebie, tak jak widzicie, więc trzeba coś dla was nagrać. Mówiłem, że już nie będę otwierał niczego na urlopie, ale piczek 93+, troszeczkę mnie skusił. Czy było warto? Odsyłam was i zobaczcie. Otwieramy. I nie ma duplikatu. Zacznijmy sobie od Manchesteru, bo... Ich transfery, jak każdy wie, chyba że na moment wypuszczenia tego filmiku coś się ruszy. Może. Może. Właśnie, żeby się na morze nie skończyło. Jest to TOC. Dobra fizyka. Niezły strzał. Świetne tempo. A. Wlachowicz. Ja już myślałem, że to będzie ktoś lepszy. Teraz wybieramy sobie... A Songo. Weźmy sobie Songo. Czy będzie karta zmiennokształtna? Oczywiście, że nie. 90 fizyczności, 92 obrony, 5, 9 tempa. Będzie jakiś boczny. Nie, to jest zmiennokształtne. Dlaczego tego nie poznałem? To będzie Spinazzola. Podobno całkiem nieźle. Tam ludzie sobie chwalą tego Spinazzolę. I teoretycznie dałbym radę nim zagrać. Obym sobie go ustawił. Kieliniego musiałem wrzucić do drużyny. Ładnie. No, ale jest. Jest zmiennokształtny? Jest. Idziemy do Pandy. Nie wiem, co to jest za karta. Czyli nie czytałem uważnie. Ale... A. Ale czemu taka dziwna obramówka? A, Ljungberg. Dlatego jest dziwna obramówka, bo to jest legenda. Tak jest. Powiem wam, że tu będzie teraz zagwózdka. Czy Spinazzola, czy Ljungberg. Chyba że Janusz kryje gościa, który to wszystko pogodzi. Fizyczność słaba. Strzały niezłe. 95 tempa. To raczej będzie zagwózdka między tamtymi panami dwoma, bo to jest... Fulham to jest Carvalho? Nie, Wilson. O Jezu. Janusz, coś ty przytargał. Nie ukrywam, że leciutko się zaskoczyłem. Bo myślałem, że ten Ljungberg będzie naprawdę walczył ze Spinazzolą. Co się okazało? Ljungberg jest warty 70k. I delikatnie mnie to zaskoczyło. Nie powiem, że nie. 4x3. 70k. I co jest najzabawniejsze? Jest tańszy niż Wlachowicz. Spinazzola warty jest 320 tysięcy. I wybierzemy sobie Spinazzolę. Bierzemy Spinazzolę. No i ja myślę, że gdzieś go tam wsadzę i na pewno sobie go potestuję. Ja myślę, że to bardzo dobry traf. Naprawdę, jeszcze nie testowałem tej drużyny. Dość fajny w sumie content. Mamy 1 z 4 piłkarzy 85. Kilka pików 81+. I dwie paczki. 80, 25 razy 83. Zaraz do tego dojdziemy. To wam pokażę. Zadań nie robiłem nic, więc tych żetonów nie mam za dużo, więc postanowiłem to wymienić na paczki, bo powiem wam, licho w klubie. Licho. No to co? Zaczynamy od tych mniejszych pików. Liszka na dzień dobry. Trochę nam się kart przyda. Może coś się uda ciekawego trafić. Tadić 84. Bardzo ładnie. W ogóle pewnie... O, De Jong. Rzucili mi go, bo co? Bo Manchester go dalej nie kupił i go pewnie nie kupi. Co wam miałem mówić, tylko mi wyskoczył De Jong. Rzucili wyzwanie Pereiry. SBC o Pereirę. I jest potrzebne tylko jedno 80, chyba 6 skład. No to powiem wam, mega opłacalne. Fabian,
Całkiem fajnie. Jeden jest walkout. I teraz zobaczmy. Pick 85 plus. Weźmie Marquinhosa. Nie jest źle. Powiem wam, że naprawdę nie jest źle. I teraz już wam pokazuję, co to ja mam za paczki. A dlaczego jest 4? Pewnie jakieś tam wyzwania. I mamy. A, popatrzcie. Mamy tak. 25 rzadkich piłkarzy 82 plus. 83 plus. Paczka 5 piłkarzy 85 plus. I jakaś się zapodziała paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, którą sobie otworzymy na start. I tu pewnie nic nie będzie. Ekran. Ale każdy, tak jak wam mówiłem, mam trochę... Ricardo Pereira. Tak, będziesz zrobiony na czasie. Żal tej karty nie zrobić. Otwórzmy sobie najpierw tą. 25 rzadkich piłkarzy 82 plus. Aż zachrypnąłem. Zobaczmy, czy odda. Byłoby fajnie. Moment. Poczekajcie. 25 piłkarzy 82 plus i największe jest 85. Au. Jeszcze dwóch niewymiennych, których nie wymienię. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. 25 rzadkich piłkarzy 82 plus i maksymalnie jest 85? No to jedziemy dalej. 25 rzadkich piłkarzy 83 plus. Byleby walkout. Zobaczmy. Czy dadzą coś? Po tak kapitalnym trafie jest walkout. Anglia, napastnik, Harry Kane. To nie mogło być nic innego. No powiem wam. Fajnie, bo są karty, ale... Kiepsko. Przynajmniej jest 4 walkouty. I idziemy przepalić chyba na nową kartę, bo szkoda tych 84. Ostatnia paczka na dzisiaj. 50 piłkarzy otworzonych. I chyba moje szczęście w tej FIFA się skończyło. Miałem na 50 otworzonych piłkarzy z minimalną oceną 82. 4 walkouty. Więc teraz, jeszcze wam powiem, liczyłem na jakiegoś Kantę. Daj chociaż walkout, zmiennokształtnego, jednego, żeby było coś dla widza. Ramos. Ramos to nie jest szczyt marzeń. Nie idzie. Naprawdę nie idzie. Na końcu pokażę wam mój skład, który no, na urlopie nie był ruszony w ogóle, nie próbowałem ich. Żeby sobie zagrał Spinazzola, Traore też, jak trafił Akinia, jeszcze nie był zagrany. Traf Eveliny Son też nie był ruszony. Spinazzola też nie był ruszony, także no... Trzeba trochę nadrobić. Wszyscy nie mają pełnego zgrania, ale mamy taki etap FIFA, że... No grać bez zgrania. 7 to w zupełności wystarczy. I tak sobie popróbuję. Ławka rezerwowych jest mocna. Dalej też jest mocno. Pewnie jeszcze bym coś w klubie znalazł. Też niczego sobie, ale będziemy sobie tak testować. De Bruyne na środku z Spinazzolą w ataku. Ronaldo z Adama Traore. No i skrzydła Son z Rodrigo. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dajcie znać, co ciekawego wybraliście za te żetony. No mówię, ja nie miałem za dużo tych żetonów, więc... Poszedłem w paczki, troszkę uzupełnienie składu. Ale nie oddało. Więc może następnym razem. Oby. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.